Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korl i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Metro Exodus z dodatkiem Historia Sama. O, jak nam się dziewczyny tu same ocenzurowały. Ruszamy dalej z naszą historią, opuszczamy ten bunkier. I mam wrażenie, że zbliżamy się też do finału, chociaż zobaczymy, bo wcale nie musi być tak źle, albo tak dobrze. No dobra, najgorzej, że tutaj filtry nas trochę łupią, a nie wiem, czy nie powinienem ich zrobić więcej, bo myślałem, że 5.00 to oznacza nam godzinę tu aktualnie, jaką mamy. A wygląda to zgoła inaczej, że to nasze odliczanie. Ale może ktoś coś ma dla nas? Chyba powinniśmy to wziąć bardziej z rozpędu, niż jakoś specjalnie się tu przyglądać okolicy. Ja wiem, że zwiedzanie jest fajne. Gdzie my mamy wejść? Coś ty wyciągnął? Ja na mieście. Wyjdzie to, Sam. Idę pełnym chodem, będę через parę minut. Czekaj na nabieżnej. Принято, Ed. Koniec связи. No to te szybkie te minuty niech będą. Koniec zwiedzin. A, już jesteśmy na miejscu, faktycznie. Tu, gdzie chcieliśmy być, spłoń. Spójrz na mapę, czy my mamy gdzieś podejść? Teoretycznie jesteśmy w punkcie, gdzie mieliśmy się spotkać z naszym kolegą. Spoko, no, na ten moment bawimy się przednio, chociaż nie wiem, czy powinniśmy iść tutaj jeszcze. Nie, tu nic nie ma. Panie kapitanie! O, jesteś! W sumie szybciej niż się spodziewałem. Dzień dobry. Ty, pan kapitan, bo ja nie wiem, gdzie tu można wsiadać. Okej, to zmienia postać rzeczy. Płyniemy. Кстати, спасибо, что ловушки зарядил. Ты как ушел, мутанты как полезли, целая стая. Еле ушел. Без ловушки даже не знаю, как справился бы. Рад, что помог. Твой костюм, Эд. Спасибо. Сейчас я его нацеплю. Подержи-ка, я мигом. Как он там? А, вспомнил. Ну вот, в норматив уложился. Ну как, готов отправиться в логово зверя? Всегда готов. Как пойдем? До самой цели можно добраться по воде. Подъездной туннель полузатоплен. Правда, там надо открыть несколько ворот, так что у входа придется разделиться. Держи план. Тут все, что ребята выяснили. Земля им пухом. Внизу погрузимся, поднимешься на борт и рванем на выход. Пойдем с ветерком по морскому туннелю. Ясно. Чего ждать по дороге? Электропауков. Чего-чего? Здоровенные пауки накапливают заряд и потом бьются током. Еще лампы тушат, моторы отключают. Хорошо, если паука прогнать или убить, все обратно включается. Убить их сложно. Разве только зажигательными работать? Спасибо за информацию. Только новых здоровенных пауков мне и не хватало. Пожалуйста. Но всем приехали. Видишь ворота? Нам туда. Прежде всего надо врубить аварийное питание со щитка в караулке. Для света и электрозамков его хватит. Но для остального придется запускать генераторы. Значит, я запускаю генераторы, грузим топливо и уходим? Точно так. Ну, высаживайся и с боком. Удачи. Отлично, сэр. Свет есть? Теперь давай в генераторную. Без основного питания нам здесь делать нечего. Понял. Вот здесь. Как
Сэм, бист. Сэм, ты как, живой? I'm fine! Вот этот как раз электрик и был, запомнил? Таких убивай в первую очередь. Got it, спасибо. Got it. To wydaje mi się, że chyba nie bez powodu nam gra tak zasugerowała więcej amunicji zapalającej, a także dostaliśmy maskę. Szkło pancerne. Ten widok czyni maskę bardziej odporną na uszkodzenie, dzięki czemu rzadziej pęka. Wydaje mi się, że mimo wszystko filtr o przedłużonym działaniu, chociaż nie wiem, czy filtr o przedłużonym działaniu zmniejsza zużycie, czy po prostu możemy rzadziej go wymieniać, co w sumie... A wiecie co, zmienimy chyba maskę. Dobra. Niech i tak będzie. Zmienimy na szkło pancerne, jeżeli ma nie pękać. To chyba dla nas to lepiej tylko. Pajęczynki na L. Wiecie co, jeszcze jedną rzecz zmienimy. Bo tak naprawdę noktowizor nam chyba się aż tak bardzo nie przyda. A znowu potężna latarka mogłaby być całkiem niezła. I możemy ruszać. Zapalniczka. Press F. To pajęczynka. Dobra. Za dużo Half-Life'a w życiu. Czyżby coś do ustrzelenia już? Za dużo obcego w życiu. To zapowiedź jak... No tak. Jesteś. Tylko, że... Co nam potem? Skoro gdzieś uciekł. Iskierka. Płomyk nadziei. Znaczy, zmienimy tę iskierkę w płomyk nadziei. Tak to wygląda. Kielej, gawariu, nada byla wzjać. Точно, пригодились бы. Najgorzej, że... Ten pajączek... Ten taki sympatyczny pajączek, mam wrażenie, psuje nam nawet naszą mega latarkę i ostatecznie... To nic nie przebijemy, pewnie z drugiej strony wejdziemy. Ostatecznie to robi się to całkiem niesympatycznie. Płoniesz. No, świetna jest ta amunicja zapalająca. To tak chyba podstawa tego dodatku, jakby spojrzeć na to z pewnej strony, bo robi robotę. Tak byśmy musieli jakieś headshoty czy coś podobnego tutaj zafundować. A tak cyk, cyk, cyk. Nóżkę w co nie dostanie, to zawsze padnie ten podstawowy przeciwnik. Z bossem już tak miło nie jest. I wtedy się zastanawiam, czy snajperka nie jest lepsza. Chociaż przy snajperce przydałby się fajniejszy magazynek, tak? Bo ładowanie co strzał jest wyjątkowo niefajne. Jestem gotowy na ostrzał. No dobra, już nie. A, takie to miłe. Ed, ja w generator room. Отлично. Теперь ищи главный рубильник. Понял. Znaczy, bo tam dużo tego jest, więc najpierw może bym pociągnął wajchę i jak odpali prąd, to może pozbędziemy się tych problemów. To był dobry pomysł. Co w sumie nie dziwi. Tu mamy... Harasho, wchodzimy do nich jeszcze, ale... Trochę zwątpiłem. Nice. Zapalająca to sprawa, bo trochę zwątpiłem, gdzie my mamy iść dalej. Ale chyba jednak ta winda jest takim naszym... punktem bez powrotu. Czy drogą bez powrotu.
tak, czy normalnie... No chyba bez walki się nie zakończy, kolego. Otwierać. Nie wiem, czy jest sens już go tu tak atakować. Chociaż może on też jest zwykłym przeciwnikiem? Nie. Bo mam wrażenie, że jak mieliśmy do tej pory walki z bossem, to raczej była kwestia czasu, a niekoniecznie zadanych obrażeń. Ничего, пусть привыкают. Откуда они вообще взялись такие электрические? Место проклятое. Вообще с такой радиацией данной аномалиями неудивительно. Это точно. Но вода в połączeniu с электрическими паянками wydaje się być świetną przygodą. A niestety to chyba norma w tym miejscu. W sąsiedniej komnacie должен być wyjazd w główny kanał. Idź туда, ja пока попробую zabrać na ten kraj. Spoko. Nie wiem, po co zbieramy te pozostałości, ale być może jeszcze jakieś ostatnie starcie. Przygotowanie się. Polizna ja wieść. O! Mam wrażenie, że... O, za moment wróci. W pierwszej kolejności mieliśmy się nim zająć, tyle pamiętam. Płonie. O, o, ile tych elektrycznych? Te elektryko... Jest. Można by było teraz potrójny strzał odpalić, chociaż znowu szkoda na te zwykłe. Wszystko i nic. Zastanawia mnie też, jak nasze dotychczasowe decyzje wpłyną na to, co tu się jeszcze może wydarzyć, bo tak jak widzieliśmy, rozstawienie pułapek, no jakaś dyskusja. No, wątpię, żeby on rzeczywiście zginął, tak jak mówił. Bez tego, ale pewnie by marudził, albo przypłynąłby później. Kto wie? A ktoś wie, to będę wdzięczny za komentarze. Jasne, I'm on it. I'm on it. Tylko z której strony? Dobre jest to, że naprawdę sporo tej amunicji dają. I już. No dobra, już, bo pewnie i tak obejdziemy. Jak ktoś nie zabrał ze sobą tej broni na dalszą przygodę, to w tym miejscu pewnie lekko nie było, chociaż w sumie mógł ją... Chociaż nie, chyba nie możemy wymienić broń tak o... W każdym miejscu. Dobra, cóż się tu dzieje? O! Złap go i zabij, ja mam wrażenie, że on... O! Sam do nas przyjdzie. Dobra. Wolałbym tam u góry siedzieć. Znowu. Co prawda. Oj, coś jest koło nas, tak. Panie, ile tych reaktorów jeszcze będziemy ładować? Nie mogli to ludzie kota zrobić? No i kot nam się nie wypłaci chyba za całą tę pomoc. Спасибо, что прикрылся.
Пора отчаливать. То co, скачем до него? Смотри-ка, и лифт заработал. Спускайся к лодке, чем скорее оттуда уберемся, тем лучше. Я и сам спускаться буду, времени терять не стоит. Я живой, а вот лифт нет. Ничего, главное жив, прорвемся. Ищи выход в вентиляцию, по ней поднимешься ко мне. Понял. No, i zrobiło się przyjemniej. Ta... Nie. Ale chociaż przez chwilę było. A, ale tak stracił. Aha, aha. Dzień dobry. O, o. Musielibyśmy się ustawić w nieco dogodniejszej pozycji, ale dobra. Czemu to takie odporne jakoś? Najgorzej, że nie mamy latarki. O, jest trochę światła. Nie pamiętam, czy one czasem się nie bały światła, tak? O właśnie, tak mi się coś skojarzyło, że one nie są w stanie wchodzić tam, gdzie jest jasno, co nie znaczy, że jest spoko, bo nie jest spoko, bo tutaj jeszcze dużo tego stoi po drodze. Ty, elektryk! Wolałbym jakoś jednak mimo wszystko stąd wyjść. Z buta wchodzę na jednej nodze. Dobra. Mamy cię chyba. Nic przyjemnego, ale pozbierajmy to. To co tu mamy? Ktoś idzie za nami? Skorzystałbym z tego telefonu, ale chyba na niewiele to się zda. Tylko jak wstrzymać, ty robaczek? A nie macie kumpla od prądu, żeby zatrzymał ten wentylator? Bo tak przyznam, że średnio mi się podoba, żeby przez niego przechodzić, tak? To... Oho, przyszedł jakiś elektryczny. No... Dobra, to działa. To chyba działa, czyli plan był dobry, tylko nie wiem dlaczego tak długo musieliśmy czekać na nadejście tego łobuza. Z drugiej strony, nie wiem, czy się nie pospieszę z jego likwidacją, bo jeżeli mamy jeszcze jakiś wentylator na karku. Dawaj na bord i odchodzimy. No pojechaj. Честно говоря, я думал, будет полегче. Я тоже. Пауки-то уже были слишком, really. Ненавижу эту гадость. Будто их хоть кто-то любит. Но главное, мы справились. И из туннеля уже почти выбрались, так что поздравляю сам. Спасибо. Фу. Душно в этой резине. Это точно. Что теперь, Ред? Думаю, пора вызвать Тома. Точно. Том, это Сэм. Стержни у нас. Направляемся к доку. Отлично. Мы подготовим все к загрузке. Когда ждать вас? Где-то через час. Через час. Хорошо. Будем ждать вашего прибытия. Конец связи. Готово. Отлично. Значит, полный вперед. Я, кстати, отлично понимаю, отчего люди готовы идти за Томом. Конечно, рассказы о восстановлении цивилизации – чушь, но... Я не могу даже сказать, что ненавижу его. Клим с его зверствами – другое дело,
Но решает все не Клим, а Том. И будь он хоть спасителем и Буддой в одном лице, я не могу с ним согласиться. Товарищ капитан первого ранга, это правда вы? Семенов? До сих пор на воротах? Да ладно. Так точно. Ну, отворяй, раз такое дело. Есть отворять, товарищ капитан первого ранга. Очень рад вашему возвращению. Да, я тоже. Сэм, пока еще есть время, прошу меня выслушать. Ты хороший парень, честный, правильный. С первой минуты себя как человек повел. Ты не думай, я не забыл. Ребят моих нашел, за это тебе отдельное спасибо. Поэтому скажу как есть. Я не могу отдать лодку Тому. Просто не могу. Я уже говорил, какой это риск, так что повторяться не буду, ты все понимаешь. По-хорошему, давно надо было вывести ее подальше в море и затопить, но рука не поднималась. Это ведь все равно, что душу свою убить. Корабль ни в чем не виноват, ведь он верой и правдой служил нам все эти годы. Но теперь выбора нет. В одной сборке заряд небольшой. Минер приготовил на случай, если наш план раскроется. Вот детонатор. Меня, конечно, обыщут, а тебя не станут. Ты же у Тома доверенное лицо, парламентер. Поэтому, когда я дам сигнал, нажимай. Не волнуйся, ядерного взрыва не будет. Но и воспользоваться моим кораблем после этого никакая сволочь уже не сможет. Я понимаю, что так ты лишишься верного билета домой. Но я уже неплохо тебя узнал, Сэм. И, кажется, платить за проезд назначенную Томом цену ты не готов. Но если я ошибся, выбрось эту штуку за борт и все. Только прошу, сначала подумай. Хорошо? Больше мне положиться не на кого, Сэм. Спасибо за доверие, Эд. Я не подведу. Przyznam, że nie wiem, co zrobić, bo przynajmniej do tej pory nie mieliśmy jeszcze powodu, żeby nie ufać. A z drugiej strony, no, od samego początku nam nie pasował. Zobaczymy. O, towarzysz kapitan, ty jeszcze i przy paradzie. Prosto nie wierzę. Ничего, Алексей, живой! Вижу. Надеюсь, договоритесь вы с Томом. Он таки неплохой мужик оказался. Ладно, мы к Тому. Увидимся еще. Удачи, товарищ капитан. Ну, Сэм, надеюсь, ты примешь правильное решение. Panie kapitanie? A, zeszliśmy już? Tak prawie. Tylko w takim razie, czy on był nam potrzebny tutaj? Trochę się martwię o jego osobę, szczególnie jakbyśmy jednak wybrali ścieżkę, o którą nas poprosił. Zastanawia mnie też, czy wykonanie dotychczasowych misji miało wpływ na to, że nam zaufał i dał ten detonator. Gdyby na przykład nie odnaleźć jego kumpli, nie pomóc mu z minami i tak dalej, może by tej całej sytuacji nie było. Nie spieszy! Сначала puszku i karmany pokaży! Co za херня tu творится? Руки! Смотрю, новенькие у вас! Так точно! Прошу прощения, товарищ капитан. Очень рад вас видеть. Я тебя, сынок. Мне очень жаль, но оружие нужно сдать.
И мне придется вас обыскать. Ничего, я понимаю. Как дела у тебя? Не женился? Спасибо, пока нет, товарищ капитан. Времени нет, нету твоих старших. А ты молодец, Витя. Всегда знал, что далеко пойдешь. Этого тоже обыскать надо. Это лишнее, сам наш человек. Рад видеть, Сэм. Well, hello, Кэм. Сколько мы не видели. Ну, здравствуй, Том. Недостаточно долго. Недостаточно. Ты думаешь? А может, ты и прав. Погулял бы еще годик, подышал свежим воздухом и согласился бы командовать лодкой под моим вымпелом. Свежий воздух? Нет, мне все время душно было. Может, сердце шалит? В твоем возрасте бывает. Да нет. Ты просто рядом, вот и не хватает воздуха. Ну, мне в море тоже легче станет от тебя подальше. Что там происходит? Борту, внимание! Вы окружены! Выходите без оружия и с поднятыми руками! Клим, что это значит? Я тебя опередил, вот что это значит. Думал, я не допру, что ты меня слить решил. Я, по-твоему, слепой или тупой? По-моему, ты взбесился, как пес. Тебя усыпить надо, чтоб не мучился. Том, я тебя реально уважал, но ты себя послушай. Сияющий город на холме. Не будем стрелять. Херня же позорная. Решил весь мир ядерной пушкой на фонд взять и сам в белом остаться. Не выйдет. Да если не стрелять, всем на твою пушку и понты будет плюнуть и растереть, понял? Ну я порожня гнать не стану. Первым делом врежу, чтобы все знали. Бэкстабен коксака! А я ведь предупреждал. Вынужден признать, что ты был прав. Предлагаю забыть о наших разногласиях, пока не решим эту проблему. Как ты? Согласен. Тогда бери управление. Сможешь вывести нас в море? Надо ворота открыть. А в диспетчерской уже наверняка люди Клима. Так что никак. Сколько у нас людей? Едва достаточно, чтобы удержать лодку. Да и то, пока патроны не кончатся. А их там десятки. Том, есть план. Вы их отвлекайте, а я по-тихому выберусь и открою ворота. В одиночку? У них столько людей, что единственный шанс не попадаться на глаза. Ты прав. Но чтобы ты точно выбрался, нам нужен отвлекающий маневр. Сделаем? Есть, босс. Тогда давайте приступать. Сам мы их, конечно, отвлечем, но будь там осторожней. Сэм, подожди сигнала. Понял. Удачи, солдат. Спасибо. No dobrze, ale rozumiem, że możemy trochę amunicji sobie tutaj wziąć w dalszą drogę. No sytuacja drastycznie się zmieniła i cóż tu można... O kurcze. Nie, zostawimy to tak jak jest, a coś wyprodukujemy sobie. No cóż można powiedzieć, kapitan chyba miał rację co do Klima, ale co do Toma mam nadzieję, że to cały czas pomyłka. Weźmy... Приказываю вам немедленно сложить оружие Конец. И сдаваться. Ваш переворот провалился. Подводная лодка в наших руках. И порядок будет восстановлен. No dobra, mamy chyba wszystko, żeby ruszać dalej. Panowie, jak tu sytuacja?
Охрана начинает восстановление порядка. Если вы прекратите сопротивление и немедленно сдадитесь, вам не причинят вреда. Любое сопротивление будет подавляться силой. Z taką amunicją to my możemy z nimi tu walczyć. No, ktoś tu ewidentnie daje nam po oczach latarką. I niewiele możemy z nim tu... Tu jest cała ekipa. Zastanawiam się, czy w ogóle sens jest z nimi tu walczyć zawczasu. Czy oni będą tak bez końca tu przychodzić, bo tak jak mówił, już tych ludzi nie brakuje, więc możemy czasem się zbyt bardzo tutaj zapętlić w ich likwidację. Wychodzi... Aha, tu wyjścia nie ma. Czyli wychodzimy co ten... nowi przyszli. Wychodzimy tędy. Mam wrażenie, że kogoś tam widzę. Rozświetl nam kolego okolic. Jest tutaj coś poważnego. Wieżu padło. Nie krzycz! Nie krzycz! Myślałem, że ze snajperką pójdziemy, bo to jednak zawsze możliwość chodzenia po cichu, ale chyba odpada ta opcja. Szczególnie z tą amunicją. No, tak jak mówiłem, amunicja... która robi ten dodatek. Tylko czasem też jej przeszkadza nam w dalszej drodze. Wieżu padło. Dobra. Chyba jednak tu mamy się wdrapać. Zdecydowanie brakuje nam wybuchowych beczek. Czy nie mieliśmy tu wchodzić? Pytanie, czy wiedzą już o nas? Czy tak średnio? O! Jak to możliwe? Dobra, już wiedzą. Jak to możliwe, że tego nie zdjęło od razu? A taką ładną główkę dostał. Być może zgubili nas z radarów, mam nadzieję. Tu było dwóch? Chociaż oni może też i między sobą walczyli. Jednym strzałem, to jest... Tak, to jest nasze odwieczne marzenie w grach. I chociaż na finał się udało, ale przyznam, że nie wiem, czy wyłączenie tego w momencie, gdy już wiedzą o nas, to jest dobry pomysł. Co to pika? No to akurat nam się w tym momencie nie przyda. Ale mam wrażenie, że to już ostatni przeciwnik, o ile... Coś jakby tu blisko biegało. Tak! Wiecie co? Chyba opcja noktowizor, uwaga na oczy. Nadaje nieco sensu tej miejscówce. No żałuję, bo można było tu wejść po cichu, tak? A w tym momencie to jesteśmy tak... trochę pozbawieni jakiegoś ciekawszego działania. Bo jakby się nie ruszać... To gdzieś oni się cały czas kręcą. Mam tylko obawy, że to tak bez końca może trwać, jeżeli... będziemy chcieli tu stać. Ale nie, jakby tak... Ciemnijmy się raz i idźmy jednak dalej. Nic lepszego na ten moment nie wymyślimy. Co najwyżej możemy przeładować jeszcze naszą broń. Znaczy broń. Zasilanie. I ruszać dalej. Być może to była misja do wykonania po cichu. Chociaż patrząc na to, ile tych pacanów tu się kręci. Cliff! Ej, Cliff! Wszystko kończone! Внезапно нас захватить не получилось. И теперь мы можем отбиваться сколько угодно. Так что сдавайся, пока мы не перебили всех твоих сообщников. Как интересно. Вы сидите в этой жестянке, как загнанные крысы,
а я должен сдаваться? Да у тебя крыша поехала! Сейчас проверим, приведет ли тебя дымок в чувство. Хватит в лоб ломиться! Занять укрытие и приготовиться их выкуривать! Wątpię, żeby ktoś tu spał o tej godzinie. Co? Bla! Bla, bla! To, chyba wiedzą o nas już, tak? Czyli możemy tu... Znaczy, cały czas chyba wiedzieli o nas w ten sposób. A tak się zastanawiałem, czy możemy to jakoś po cichu wykonać, ale nie bardzo. Ach, myślałem, że latareczka. Co się będziemy męczyć? Cyk! Rozpalimy ogień w kolegach. To chyba dość szybka akcja. O! Niestety wraz z odległością ten zasięg broni się strasznie psuje. Czy też zmniejsza, ale jak dobrze pójdzie... Oj! Panie, jak z tej strony do dna? Znaczy, no wiadomo, że jesteśmy w dobrym miejscu. O-o! Ale tak bym cały czas kogoś tutaj... Tu jesteś, bratucha! No świetnie, te druty tu nam skoczyły. I zaraz lecimy dalej. Nie wiem, być może to jest miejsce, w którym też powinniśmy sunąć ostro naprzód, a nie bawić się z nimi, ale... No ja mam tak w strzelankach, że uwielbiam się bawić, przez co czasem to się źle kończy, bo niejedna strzelanka, w której tutaj biegaliśmy, to... Działała w ten sposób. Apteczka? Nie, drabinka. Że dopóki nie przejdziemy dalej, to przeciwnicy pojawiają się bez końca. Ale chyba metro tak nie działa. Wydaje mi się, że to jest skończona liczba wrogów. I to jest akurat dobre. Z naciskiem na chyba. Mam wrażenie, że szło się tu przekraść, ale... Może niekoniecznie. Chyba jeszcze o nas nie wiedzą, więc... Mam nadzieję, że był zły. Ale nie był tu sam. To mogło być bolesne. Chyba jednak wiedzą. Może. Dobra, nie może. Nie ma czasu na kombinację, bo chciałem wykorzystać sytuację i wziąć... A co ty myślisz za ten karton, że cię nie widzę? A tu snajper gdzieś ty podszedł tak blisko. Albo z laserkiem, gościu. Ja chciałem wykorzystać sytuację, zrzucić im granat tam na dół, ale chyba nie było sensu. Znaczy dużo ich tutaj. Nie wiadomo do kogo, jak, kiedy strzelać. Rozbiegane towarzystwo. Ale gorsza w tej całej sytuacji... No, jak te barierki? Najgorsze w tej... Tak, pięknie się pali na nie jeszcze. Najgorsze w tej całej sytuacji jest to, że nam się powoli kończy amunicja zapalająca, a wątpię, żebyśmy dostali jakiś fajny warsztat tutaj niebawem. No czasem kuszą, a może... Kurcze. Dobra, jak się bawić, to się bawić. Widzę, że porzucili naprawdę wiele fajnych rzeczy.
którymi moglibyśmy ruszać dalej. Coś za nami? Oszaleli? Najgorzej. Ты зря надеялся, что твои люди смогут меня остановить! Зря! И за это они ответят. Но сначала разберемся с тобой. Выпускайте сутулых! Как они закончат с туристом? Принесите мне его череп! Мне нужна новая пепельница! Пепельница? Ха-ха. Какое клише! О-о! Tych nie możemy zlikwidować. Co dalej? Mamy tu stać i czekać, aż te potwory nas... O-o! Zdecydowane o-o! 5 sztuk? No nie, no to teraz by się przydała zapalająca. Taka lepiej trafiająca. Nie damy się podejść! Zmieniaj R. Przeciągniemy seryjki. Jeszcze ktoś? Czuję, że musimy tak pozostać na tej arenie z nimi. O właśnie, aż... Otworzy się przejście? No pogadaj, ale kurczę, przygotowali tego to naprawdę mnóstwo. Jedyne co się dziwię, że ta broń jest... tak słaba. Ile on już dostał? Chyba, że to są te potężne. Zmutowane żółwie. Dobra, nie wiem dokąd to prowadzi, ale... Takiego headshota to się chyba nikt nie spodziewał. A już na pewno nie właściciel tego przybytku. Dajcie nam stolik do tworzenia. Co za szum? Chyba wiedzą. Znaczy wiedzą. O, idealnie. Idealnie. Nawet nie myślę nad tym, co będę... Znaczy, wiem, co by... No jakie 20 sztuk? O, krótka lufa. Świetnie. Sama broń się tak trochę średnio spisała nam w akcji, ale cóż. Jakie 20 sztuk zapalającej to? Nim ruszymy dalej, musimy jeszcze przeszukać tu całą okolicę. Bo wierzę, że możemy wyciągnąć coś więcej z tego wszystkiego. To może być ostatni moment, w którym jesteśmy jeszcze w stanie coś tutaj zyskać. Ugrać, przygotować się. 30. No cóż, nic więcej tu nie ugramy, więc zmieniamy na ulubione pociski. Szkoda, bo liczyłem, że będzie ich 60 co najmniej, a tu jakoś tak wyszło jak... O kurcze, pacany. Może tak? Ale to było piękne. Ale to nam weszło. I wyszło. No, pacanek. Piękna miejscówka, ale niestety chyba będziemy musieli się zaraz stąd ruszyć dalej. Ktoś przeżył te wybuchy? Wygląda na to rzecz... O-o, a co to za... miejsce? Pocisk teleportujący, czy... Jak to... No nie wierzę. Jak do tego doszło, nie wiem. Jak on tym... No właśnie, ile można. Tylko... Pytanie, czy to są wszyscy? Nikt do nas nie strzela, niczego nie widać w okolicy. Ja bym chętnie... trochę się zabawił jako snajper dłużej. Zwiatek nam przyjechał! Tu mamy apteczkę, może zostańmy chwilę. Jakby ktoś chciał nas strzelić, to... Będzie mieli to, jak wyczuł. No i nie mogłem się zdecydować, to ostatecznie wyszło, że poszli dwaj panowie. Skąd te strzały tu dochodzą? Dobra, chyba widzę. Wow! Świetnie. Ktoś jakby się zbliżał do nas, albo... O! To może ich zostawimy samych z tym ogniem. Ty, reflektory, dajcie spokój, bo nas tu zdradzicie.
Co dorwicie, co dorwicie? My sami przyjdziemy do ciebie. Oj, nie trzeba nas wołać. Przesuńmy się kawałek, to będzie nam łatwiej. Co tam wtedy wybuchło? To nie mam pojęcia w takim razie. Byłem przekonany, że to była taka wybuchowa beczka. Tylko nie w szczepionkę, tak? To chyba te głowy są jakieś takie... puste. Czy jak? O-o. Kolejna dostawa. Trochę tego tu jest. Nie wiem, czy nie powinienem wziąć strzelby właśnie na dalszą drogę, bo dzięki temu moglibyśmy tak ruszyć na ostro z całą akcją. Wiem, że na tej łódce trochę się... No kręci się i kręci i weź to ustrzel. Są wybuchowe beczki, już widzę. Najgorsze, że teraz my mamy jedną w naszym sąsiedztwie. Ale już wiem, gdzie ich szukać. Myślałem, że tu żywemu podebraliśmy towar. Panie zapalającą, jak mamy ruszać dalej, jak oni dają na takie głupoty? Widzę cię. Dobra. Najgorzej, że właśnie się zdradziłem też. Ja bym przeszukał. Normalnie, jakby to nie był już finał dodatku, to byśmy biegali po każdej łódce i zbierali wszystko, co tu leży w okolicy. Ale tak. No podnieś głowę. Wiele nam nie trzeba do szczęścia. Piszczy. Dobra. Najgorsze, że to... A nie, ta broń korzysta z normalnej tej amunicji do pistoletu. Ale smutne jest to, że dość szybko ją zużywa, robiąc dużo mniejsze obrażenia, niż to miało miejsce przy właśnie zwykłym pistolecie, jakimś tam... tłumiku nawet. Klimek. O-o. Czyżby na górze? Но тебя надо судить как криминал. Мы вешаем бунтовщиков в наших краях. Диспетчерская, ситуация под контроль. Черт, Сэм, они режут люк, скорее открывай ворота, а то нам тут крышка. Скажи своим людям сдаваться. Хер тебе нарыло. Сюрприз, падла! Ах ты! Ну, падла! На! Сука! Сейчас я тебе... Дрыгайся! На тебе, сучара! Сам, идем на то! Держи! Скрою!
Подожди. Чертова лодка. Сэм, пора! Я их в центральном посту задраил. Решай скорей. Сэм, что это значит? Найди их взять! Люк задраен! Все готово! Скорее, живьем брать! До конца с капитаном. Нельзя отключаться! Я сделал то, к чему привык за 20 лет. Спас остатки нашего мира. Кэптан пожертвовал собой, чтобы не дать возродиться призраку ядерной войны. Не нажми я кнопку, билет домой был бы у меня в кармане. Но какой ценой? Я не сдаюсь. Я вернусь домой. Когда-нибудь. Ale też grzechem byłoby nie zobaczyć drugiego zakończenia. Co by było, gdyby? Простит, но я не мог поступить иначе.
Москве я был своим среди чужих, а здесь стал просто чужим. Том протянул мне руку. И что с того, даже если он нажмет на кнопку? Новой ядерной войны не случится. Старый мир мертв. На трубе всего лишь добавится язва. Никакая цена не кажется мне слишком высокой за билет домой. Особенно, если платить за него буду не я. Надежда увидеть отца. Все, что у меня осталось. Все, о чем я мечтал. Все эти годы. I tak się kończy nasza opowieść. Tutaj pytanie do was, które zakończenie lepsze, ponieważ do końca nie wiemy, jakie były plany Kota. Możemy podejrzewać, że no, ta chęć władzy u niego gdzieś tam istniała i być może będzie chciał wykorzystać tę broń czy tę łódź do kontroli, tylko właśnie kontroli czego, jak cały świat ogarnięty w chaosie. No wydawałoby się, że trochę lepsze zakończenie jest te drugie, jednak no, nie dawał spokoju kapitan, który poświęcił się dla sprawy, który no, nie miał chyba negatywnych cech, no i prosił nas o to wszystko, żeby jednak zakończyło się to wybuchem, więc no, pozostawiam do dyskusji. Podsumowując dodatek, naprawdę świetnie przygotowany, dużo lepszy niż ten poprzedni, gdzie tak naprawdę chyba chcieli jakoś zapełnić tę lukę obiecanych dwóch DLC. No a tutaj dostaliśmy coś naprawdę solidnego. Misje poboczne, misje główne, świetna opowieść, świetne teksty, które mogliśmy sobie tam też poczytać, dodatkowe melodyjki. No takie właśnie DLC dobrze ogrywać. No ale jak to też mówią, wszystko co dobre szybko się kończy, a więc i my kończymy tu naszą przygodę w grze Metro Exodus. Już chyba na dobre, bo z tego co kojarzę, więcej dodatków w planach nie ma, chociaż tych historii pobocznych byłoby, tak jak pamiętamy, podstawkę. Ale dobrze, będzie czas na inne gry, a teraz dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Gram z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!